Panie ministrze Ziobro, apeluję do pana o to, żeby zrobił pan w końcu porządek z tym, co nazwał sam pan kastą. Kastą, którą miał pan wypalać gorącym żelazem. I czego panu zabrakło? Żelaza czy ognia? Bo ogień i żelazo jest wśród rodziców, których polskie dzieci są niszczone przez sądy rodzinne. U pana w ministerstwie ukrywa się wyrzucona, czy odeszła w każdym razie z sądu sędzia Małgorzata Orzech-Placek, sądu Pragi Południe. Znalazła schronienie w państwa ministerstwie. Ja nie wiem, czy za pana zgodą, czy nie, ale mój apel jest taki, żeby ta pani wyleciała na bruk. Za to chociażby, że okradała Polaków, okradała budżet państwa. Robiła to w bardzo prosty, wyrachowany sposób. Zamiast zlecać tak zwany opiniotwórczy zespół specjalistów sądowych, państwowy OZSS, ona zatrudniała koleżanki biegłe. Nawet na pytanie pana posła Tadeusza Woźniaka, który zadał to pytanie, ile było wysłuchań z biegłymi dwoma tylko w ciągu 3 lat i za jakie kwoty, nie dostał odpowiedzi od prezesa sądu dla Warszawy Pragi Południe. Poseł Solidarnej Polski został olany. Jak pan może to tolerować, panie ministrze i panie prokuratorze generalny? Jak pan może tak dmuchać Polaków po prostu? Mówić o wielkim państwie, o wielkiej Polsce. Jaka to jest wielka Polska, kiedy polskie dzieci są niszczone? Wczoraj sędzia Jackowski, kolega tej sędzi Małgorzaty Orzech-Placek, oddał pod opiekę matce skazanej niedawno prawomocnym wyrokiem sądu za znęcanie się psychiczne i fizyczne po prostu naszego syna. I pan mówi o silnej, mocnej Polsce? To jest zwykłe dno, a nie kraj, który istnieje. To nie jest państwo nawet, jeżeli pozwala niszczyć polskie dzieci. Żądam od pana, żeby pan w końcu zaczął być ministrem sprawiedliwości, a nie politykierem, który wszystko z uśmieszkami przyjmuje. Niszczą te łajzy w sądach, sędziowie skorumpowani. Nieważne, czy z jednej strony politycznej, czy z drugiej. Niszczą polskie dzieci i pan na to przyzwala. Apeluję do pana, żeby ta sędzia, która jest w Departamencie Usług Legislacyjnych Sądów, sędzia Małgorzata Orzech-Placek, która pomijając, że niszczyła polskie dzieci, okradała polskie państwo przez to, że pieniądze nie wpływały do budżetu państwa, a szły do kieszeni biegłych i być może z tego działkę dostawała, żeby natychmiast wyleciała z pana ministerstwa, bo na głosy wielu rodziców w Polsce nie będzie pan miał nawet co liczyć. Czekam, żeby to się w końcu zadziało, żeby pan pokazał, że pan ma jaja, a nie jest pan zwykłym miękiszonem i żeby pan pokazał to, że przez to, że nie mamy dotacji z Unii Europejskiej, że warta była ta walka tego, żeby oczyścić to bagno sądowe, wysuszyć je. I tego od pana oczekuje wielu Polaków, patriotów. Apeluję też do pana, żeby pan zajął się sprawą tego, że pana kolega, którego bardzo szanuję, pan Tadeusz Woźniak, poseł Solidarnej Polski, patriota, żeby odpowiedzieli za to, że zlekceważyli tego posła, prezes Sądu Okręgowego Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe i pani wiceprezes tego sądu, ponieważ posła oszukali, kłamali za to, że posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, patriocie, mieli czelność nie udzielić odpowiedzi na to samo pytanie, które my zadaliśmy jako stowarzyszenie z podniesioną głową. Nie powiedziano posłowi, ile było wysłuchań z tymi biegłymi wskazanymi przez nas i przez pana posła. Co okradali nas, obywateli Polaków? Tak można traktować posła Rzeczpospolitej Polskiej? Solidarnej Polski? Tego samego ugrupowania, co pan mówi, że jest wielka Polska, silna Polska? I pan pozwala lekceważyć swojego kolegę i posła? Żądamy ukarania tych ludzi, panie ministrze i prokuratorze.